No cześć, witajcie w pięknej okolicy, historycznym, fajnym miejscu, na moje miejscu, Wiewloser. Jesteśmy na tak zwanym miejscu Erwe Kreshenberg. Tutaj możecie latem zjeść jakiegoś loda, wypić kawę. Obok macie parę historycznych budynków. Tutaj za nami jest basen, a jeszcze z tyłu jest letni teatr muzyczny, gdzie są też koncerty i różne wydarzenia, ale my nie z tego względu jesteśmy tutaj, a jesteśmy tutaj, żeby zaprezentować Wam, zobaczcie jakie cudo, najnowszą zabawkę, którą dzisiaj odebrałam ze sklepu, czyli też się nie tylko samochodem już mobilizujemy, ale będziemy też urzędować rowerem. Jest to oczywiście rower, jakby nie patrzeć, elektryczny. Z akumulatorem na około 140 km. Stella Livorno, jak widzicie. Z bardzo fajnymi oponami od Wredesteina. Wredestein Perfect Tour. 40 mm z systemem antyprzeciekającym, antygubiącym powietrze, antylag. W tej chwili rower stoi jeszcze bez toreb, natomiast one są oczywiście też kupione. Jak widzicie, skuteczny system hamowania. Co posiada rower? Rower posiada, w tej chwili jest jeszcze bez zegara elektronicznego, którego tak naprawdę nie potrzebuję z jednego względu, słuchajcie, bo i tak korzystam z opaski, i tak mogę aktywność zmierzone kilometry, GPS i wszystko odnotować na telefonie, ale jak widzicie, panel sterowania. Okej, włączmy sobie światło. Zobaczcie. Światło oczywiście LED-owe. Światło tylnie jest oczywiście też LED-owe. Zobaczcie. Oczywiście jest już zamontowane GoPro, bo będą jakieś wypady rowerowe, które też będą oczywiście relacjonowane. Jak widzicie, z przodu jest też fajny motor. Jest to rower od Steli, chciałabym przypomnieć, więc tu też nie ma problemu, ale ładny motorek z serii Pro. No oczywiście nie może zabraknąć fabrycznego zamknięcia od aksy, który jest tutaj. Osłona łańcucho oczywiście, osłony przeciwdeszczowe, żebyśmy się nie schlapali za bardzo. Siodełko jest też oczywiście amortyzowane, jak widzicie. Osprzęt jest tutaj od Shimano, więc zarówno tarcza hamulcowa z tyłu, jak i przednia część jest od Shimano, więc też konkretny fajny osprzęt, słuchajcie.
No i co, słuchajcie, to byłoby na tyle. Krótka prezentacja, ale co właściwie dużo mówić o rowerze. A, no może jeszcze rzeczywiście o samym wspomaganiu. Jest to oczywiście siedmiobiegowa przekładnia od Shimano. Jak to widać też tutaj. Siedmiobiegowe Shimano. No i samo wsparcie mocy jest 9-stopniowe. Czyli słuchajcie, można naprawdę bardzo szybko jechać, a właściwie w ogóle nie pedałować. No ja oczywiście starałem się używać samych pedałów, bo chciałabym też troszkę zejść z mojej posiadanej wagi niestety. Ale mam nadzieję, że po tym sezonie uda się to o wiele skuteczniej. Także na tą chwilę dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam z RW Kreshenberg z Loser i do następnego razu. Trzymajcie się.